Dobry wieczór, dobry wieczór. Minęła godzina 18, więc zaczynamy, szanowni, kolejny webinar. Pierwsza wizyta niepłodnościowa. No właśnie, to dla wielu par stresujący moment, bo i sama niepłodność jest stresująca, a czasem nawet zawstydzająca. Takie emocje pojawiają się zupełnie naturalnie, ale też zupełnie niepotrzebnie włącza się strach przed spotkaniem w klinice niepłodności. Pierwsza, druga, a nawet kolejna wizyta wcale nie musi oznaczać od razu in vitro i trudności takich, których by nie dało się pokonać. Nie bójcie się zrobić tego pierwszego kroku, bo to może być najlepszy krok w stronę tego szczęścia, o które się staracie. Czas podczas starań o dziecko jest na wagę złota, więc nie zwlekajcie. Już przed spotkaniem ze specjalistą można się do wizyty przygotować, a tym samym przyspieszyć cały proces diagnostyczny. I właśnie o tym będzie dzisiejszy webinar. Jak wygląda ten pierwszy raz u specjalisty leczenia niepłodności? Opowie doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Szymusik. Znakomita, empatyczna ginekolog, specjalistka leczenia niepłodności i dyrektor medyczny w Klinice Gameta w Warszawie. Pani doktor odpowie także na Wasze pytania i z pewnością dostarczy nie tylko wiedzy na temat specjalistycznego leczenia, ale także uspokoi i doda odwagi, by nie czekać z tą decyzją zbyt długo. Zapraszam. Dobry wieczór, Pani doktor. Dobry wieczór wszystkim. Miło mi, że możemy porozmawiać. Długo, długo nie mogłyśmy, powiem, się jakoś zgrać czasowo, ale nareszcie jest moja ukochana pani doktor. Tak jak powiedziałam, pani doktor Iwona Szymusik, Klinika Gameta Warszawa, bardzo blisko mnie, z czego bardzo się cieszę. Pani doktor, dzisiaj mamy takie podstawy, że tak powiem, leczenia i tak jak właśnie powiedziałam na początku, często pacjenci boją się tak jakby przekroczyć ten próg kliniki. Boją się, bo może też jest taka wiedza wśród ludzi, że no właśnie, klinika leczenia niepłodności to od razu in vitro. No czy tak jest? Oczywiście, że nie. Myślę, że klinika niepłodności to nie należy tam stawiać znak równości nigdy. To nigdy nie znaczy, że to natychmiast musi być in vitro. Wiadomo, że w życiu są różne sytuacje, tak? Bo niektórzy przychodzą do kliniki niepłodności, jak już wiedzą doskonale, że będzie to ich ostatnia droga, tak? To in vitro, ale są osoby, które po prostu zaczynają swoją ścieżkę diagnostyczną, czy w ogóle przychodzą zapytać, jak się tam ogarnąć, żeby o dziecko się postarać. I nigdy to nie oznacza, że od razu się do tego in vitro szykujemy, tak? Każdy przychodzi na jakimś tam swoim momencie życiowym. I na pewno nigdy tam nie ma znaku równości, bo to nie jest tak, że lekarz wybiera terapię dla pacjenta. Pacjent musi akceptować terapię, którą mu ktoś zaproponuje, tak? I to musimy się dogadać, porozumieć. I ta wizyta pierwsza, właśnie, Sylwia, mówiłaś, że do tej wizyty się trzeba przygotować. Ja też tak myślę, dlatego że nie tylko trzeba zebrać informacje o sobie gdzieś tam w głowie, żeby jakoś je poukładać, ale też wyartykułować lekarzowi, z którym się spotykamy, czego się oczekuje. Od tego miejsca, od spotkania, od planów, właśnie plany. Wydaje mi się, że to plany trzeba sobie na takiej wizycie też ułożyć w jakiś sposób, tak? Narysować sobie deadline w kalendarzu, do kiedy robimy co i jakoś to wszystko wtedy się dobrze układa, wydaje mi się. Wydaje mi się też, że najważniejsze coś, co jest związane z tą wizytą, to czas, jaki należy na nią poświęcić. W moim przypadku to jest od 40 minut do 60 minut, bo uważam, że w takim czasie będę w stanie się zorientować, kto do mnie przyszedł, z jakim problemem, jak dużo ma swoich własnych papierów, dokumentów, teczek, segregatorów do przejrzenia, ale też tą wizytę zawsze kończę jakimś pomysłem, tak? Jakimś planem na przyszłość, co robimy, co w którym miesiącu i kiedy się znowu spotykamy, żeby każdy, kto ode mnie wychodzi, miał przynajmniej zarysowane, czym będziemy się zajmować i w jakim to tempie sobie zrobimy, ale to i pacjenci muszą chcieć ze mną w taki sposób współpracować. Tak ogólnie, przede wszystkim czas, na tą wizytę jest potrzebny czas. Żeby wszystko sobie dokładnie umówić. Pani doktor, już pierwsze pytanko się pojawiło i od razu je zadam, bo też chciałabym je zadać, więc Magdalena mnie wyprzedziła. Jakie najlepiej wykonać pierwsze badania na wizytę? Właśnie, no idziemy na wizytę, no i właśnie. I czy możemy już właśnie jakieś badania wcześniej wykonać, mężczyzna i kobieta? Wydaje mi się, że to też zależy od tego, na jakim etapie państwo przychodzicie. Przede wszystkim chciałabym zobaczyć na pierwszej wizycie niepłodnościowej dwie osoby, tak? No zawsze dwie osoby starają się o dziecko, więc byłoby fajnie, gdyby te dwie osoby mogły się zjawić na takiej wizycie. Oczywiście ja wszystko rozumiem, bo czasem ktoś pracuje, nie może, prawda? Czasy mamy, jakie mamy.
Natomiast fajnie by było być razem. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, tak? Czy się staramy właśnie rok i dopiero pomyśleliśmy o tym, żeby przyjść zapytać, co robić, czy się staramy lat kilka i mamy za sobą już właśnie dwa segregatory, ja tak to nazywam może, ale obrazkowo. W każdym razie wiadomo, że jest tego dużo i że ta droga już jakiś tam czas trwa. No i każdy jakby na innym etapie do mnie przychodzi. Jeżeli się staracie ponad rok i chcecie, żeby coś, to spotkanie wniosło szybciej, to najprostsze badanie, jakie ja bym przyniosła do lekarza, to badanie pana, nasienia pana. Krótko mówiąc, badanie proste, nie wymaga specjalnej filozofii, a daje nam już poczucie, którą drogą iść, na kim się skupić, prawda? Bo albo wiemy, że jest wszystko tam dobrze i zajmujemy się drugą stroną, albo wiemy, że jest jakiś problem i równolegle będziemy też prowadzić dwie osoby. To jest najprostsze, co można wykonać. Badanie nasienia po roku starań. Nie zawsze panowie chcą od razu to zrobić oczywiście, bo też różnie bywa, prawda? Natomiast dziewczyny, jeżeli regularnie miesiączkują i są ogólnie zdrowe, tak ja mówię o tam chorobach internistycznych, powiedzmy przewlekłych, to tak naprawdę nie muszą przynieść jakiegoś skomplikowanego kompletu badań, bo każdemu można go dopiero zaplanować. Ja bym z grubsza postawiła na badanie nasienia na pierwszą wizytę, taką po krótkim czasie starań. Jeżeli ktoś ma więcej lat, tak, bliżej 40 powiedzmy, życie różnie się układa, tak? Niektórzy poznają się dość późno w życiu. Ja mam takich par bardzo sporo, że po prostu się późno poznali. Każdy był gdzieś tam wcześniej zajęty innymi sprawami albo był w innym związku i chce przyjść relatywnie późno, jeżeli chodzi o wiek biologiczny kobiety. Zrobiłabym AMH, ale nie wszystkim, tak? Tylko tym, którzy troszeczkę więcej lat mają, tak? Ja bliżej 40, to AMH i tak zawsze zlecę. Nie zawsze jest to badanie, które zlecam na pierwszej wizycie, ale tam w późniejszym wieku bym nie zrobiła, bym nie wniosła, tak? Nie jest to konieczne, wszystko można też po tej pierwszej wizycie zaplanować. To nie jest tak, że już trzeba wydać jakąś tam pulę pieniędzy swoich własnych i załadować je w różne badania. Niemniej jednak bez badania nasienia dalej nie ruszymy, nie? Także bez tego się nie da, krótko mówiąc. Panowie są niezbędni. No właśnie, to taka druga połówka, więc oni muszą być i też muszą te badania zrobić, a zawsze się boją, wiem, bo zawsze przerabiamy ten temat, że panowie najpierw wypychają swoje kobiety, a oni gdzieś tam później na końcu. No dobra, ale jak już przebrniemy, to dobrze by było właśnie, żeby jednak ci panowie tak samo, jak i panie się badają, tak i panowie, żeby faktycznie też się przebadali. No dobrze, pani doktor, takie pytanko, żeby też gdzieś zacząć właśnie od początku, tych początkowych pytań jest bardzo dużo, ale właśnie, mamy te 20 parę lat, no właśnie, i już na przykład, jakie mogą być symptomy, które by oznaczały, że możemy mieć problem z dzieckiem? Co powinno wzbudzić naszą tutaj czujność, żeby jednak zgłosić się do tego lekarza może wcześniej, może sprawdzić sobie kontrolnie, tak? Bo wiadomo, że no, ginekolodzy nie przepisują AMH, że proszę zbadać swoje AMH, jak przychodzimy na swoją wizytę. A co w nas powinno taką dać czujkę, że kurczę, może coś będzie nie tak? Myślę, że dla pań najbardziej taką istotną rzeczą jest regularność cykli miesiączkowych. Tak, jeżeli ktoś ma wszystko jak w zegarku, zawsze, to na 90 kilka procent te cykle są z owulacją i tam na pewno jajnik pracuje. Jak nie zawsze, to prawie zawsze. I takie pierwsze czerwone światełko się powinno zapalić osobom, które mają zupełnie nieregularne cykle. Tak, raz 23 dni, raz 50, raz 40. Jak się ktoś zaczyna interesować zachodzeniem w ciąży, to często poszukuje sobie swoich dni płodnych, prawda? To są podstawy absolutne, bez nich się też oczywiście nie da rady dalej przemieścić. Jeżeli ktoś kompletnie nie wie, kiedy to jest, nic nie wychodzi, kupuje testy owulacyjne, próbuje sobie to szukać na własną rękę i to się nie udaje, to jest na pewno pomysł, żeby skontaktować się z ginekologiem czy z kimś, kto się tą niepłodnością zajmuje, bo będzie pewnie łatwiej na ten temat porozmawiać i będzie też na to więcej czasu. Natomiast jak ktoś ma zawsze miał nieregularne cykle, dziewczyny wiecie doskonale, znacie rozpoznanie zespołu policystycznych jajników, my go jako ginekolodzy nadużywamy na pewno. Natomiast jak ktoś ma cykle takie, że musi sobie lek wziąć, żeby je wywołać, na pewno potrzebuje pomocy przy zajściu w ciąży i to jest taka najważniejsza opcja. Drugą to bym powiedziała, że jak chorujemy na coś przewlekle, tak, nie wiem, na tarczycę, najczęstsza choroba młodych kobiet, prawda? To zastanówmy się nad tym, czy ta tarczyca jest aby dobrze ustawiona w danym momencie, bo to będzie nam przeszkadzało w zajściu w ciążę. Na pewno nie dyskwalifikowało, ale przeszkadzać może, prawda?
To tak samo są różne inne choroby przewlekłe. One muszą z innymi specjalistami być dobrze ustawione, musimy być przygotowani do starania o ciążę, żeby ta ciąża też była bezpieczniejsza, żeby się dobrze skończyła, krótko mówiąc, tak? Natomiast pierwsze czerwone światełko ja stawiam przy owulacjach, bo to jest takie najprostsze do uchwycenia samemu, tak? Nikt sobie w domu nie wymyśli, czy ma niedrożne jajowody, ale każdy sobie wymyśli, czy może mieć problem z owulacją, bo to jest jakby jakaś tam istota naszego comiesięcznego życia, prawda? Jest albo nie ma, także nad tym chyba bym najbardziej się skupiła. Na początku, bo jak się ma 20 parę lat, to zwykle nie ma się licznych obciążeń tak. medycznych, umówmy się. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dokładnie. I oby tak zawsze już na zawsze została, ale wiemy, że czasami się to diametralnie zmienia. No właśnie, a w pani gabinecie, tak na co dzień, jak przychodzi na przykład pacjentka, to najczęstsze właśnie takie jednostki chorobowe, co to jest na przykład insulinooporność, endometrioza, PCOS, z czym się pani najbardziej tam mierzy? Osobiście uważam, że zaburzenia owulacji i endometrioza to są chyba najczęstsze takie przyczyny właśnie, które mi się zdarzają, ale ponieważ no jakby powiedzmy przychodzi do mnie całe szerokie spektrum problemów związanych z niepłodnością, bardzo jest dużo czynnika męskiego, nie zapominajcie o tym, że to gdzieś tam się trochę 50-50 jednak rozkłada. U kobiety można poszukiwać bardzo wielu rzeczy i bardzo wielu przyczyn i chorób. U panów trudniej szukać chorób, raczej badamy nasienie i później analizujemy, co się mogło wydarzyć. Natomiast ta przyczyna niepłodności no, leży trochę po połowie po obu stronach, więc tak z kobiecego punktu widzenia to rzeczywiście zaburzenia owulacji i endometrioza. Pacjentek z endometriozą mam coraz więcej ostatnio, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, czy to jest kumulacja i mi się tak wydaje, że tak mam, czy rzeczywiście ta endometrioza gdzieś tam coraz bardziej dotkliwie kobietom dokucza. Atakuje. Kiedyś chyba właśnie tego tak nie było, taki nagle się taki jakiś zaczął wysyp robić, albo może taka świadomość większa też kobiet. Jest większa świadomość, jest lepsza diagnostyka, więcej jest, nie wiem, chociażby laparoskopii diagnostycznych w szpitalach, gdzie przez przypadek ta endometrioza się znajduje. No i dziewczyny są bardziej świadome, dzięki takim organizacjom jak twoja chociażby, same próbują szukać problemów, tak? Same w sobie znajdują różne symptomy, mają większą świadomość, czy macie panie większą świadomość tego, co się może dziać z wami. Często ja słyszę pytania od pacjentki, czy ja mogę mieć endometriozę, jak mam to, to i to, prawda? Czy to może być ta przyczyna? I oczywiście to jest taka trudna choroba, prawda? Oni myślę, że sobie kiedyś jeszcze pogadamy. Tak. Natomiast niewątpliwie na nią też trzeba troszkę czasu, nie jest łatwo ją rozpoznać, ale trzeba się by było skupić i pochylić nad problemami, które pacjentka zgłasza. Wydaje mi się, że też przez większą świadomość mamy też może troszeczkę lepszą rozpoznawalność, a ta choroba zawsze była, tylko mniej o niej wiedzieliśmy, znaczy rzadziej ją żeśmy rozpoznawali szybciej, o tak bym powiedziała. Oj, to dobrze, medycyna cały czas idzie do przodu. I można szybko interwencję zrobić. Pani doktor, przychodzimy do pani na wizytę i teraz tak, co powinniśmy powiedzieć, do czego się przyznać, do jakich grzechów, papierosy, alkohol, co jest dla pani ważne? Ja o to zapytam, na pewno, oczywiście o te grzechy zapytam. Każdy ma jakiś tam swój schemat postępowania, tak? Ja mam swój schemat takiej wizyty, żebym niczego nie zapomniała, tak? Po prostu nie chcę zapomnieć o rzeczach istotnych. Zawsze zapytam o taki wywiad nieginekologiczny, o ten dodatkowy, o te choroby przewlekłe, leki na stałe, wiadomo, operacje w życiu, jakieś tam problemy w rodzinie, nowotwory w rodzinie, pamiętajmy o tak zwanych kobiecych nowotworach, nowotwory piersi, jajnika, te rzeczy, które gdzieś tam trochę dziedzicznie mogą nas dotyczyć, a będą miały znaczenie, o to na pewno zapytam. Zapytam o nałogi, zapytam o palenie papierosów wszelakiego rodzaju, łącznie z ajkosami, elektronikami, wszystkimi. Zdrowsze to one nie są z całą pewnością. Alkohol jest dla ludzi, pamiętajmy o tym, czerwone wino ma swoje zalety i wcale nie musi być dyskwalifikowane, nie musimy żyć super sterylnie, wystarczy rozejrzeć się po świecie, że ci co sterylnie żyją to niekoniecznie zawsze są najzdrowsi i nie mają wszystkiego co by chcieli na pewno. No, do większych grzechów się trzeba przyznać, o mniejsze i tak będę pytała, także wyciągnę. Wydaje mi się, że nie da się nic przegapić, jeżeli tylko troszkę czasu się na to poświęci, tak? Jak już sobie zbierzemy to wszystko tak dookoła, to gdzieś tam przechodzimy w tę stricte ginekologiczną część naszego spotkania, tak? Właśnie regularne miesiączkowanie. Zawsze
Ja mam takie obrazki różne w swoim gabinecie, które często wyciągam i powiedzmy, że jak się spotykam z kimś tak na bardzo początkowym etapie diagnostyki, tak po prostu po roku przyszli się zorientować, co się stało, że nie są jeszcze w ciąży, no to moje obrazki mają być proste, bo jakby to sobie zdaję sprawę, że czasem lekarze mówią takim językiem, którego nie muszą pacjenci rozumieć oczywiście, ja też nie rozumiem języka prawniczego albo informatycznego, ale my się tak trochę za bardzo skupiamy na tym takim medycznym wysławianiu się i pewnikiem trudniej jest pacjentom zrozumieć. Natomiast no, do bycia w ciąży trzeba czterech grubych rzeczy. Trzeba mieć jajnik, który da owulację, trzeba mieć macicę, która będzie w stanie przyjąć ciążę czy zarodek, zaakceptować, a w tej macicy najważniejsze będzie endometrium, czyli tam miejsce takie, w którym zagnieżdża się zarodek. Potrzebny jest plemnik, czyli musimy mieć faceta, który ma te plemniki odpowiednio szybko ruszające się i w odpowiedniej liczbie. I musimy mieć jajowody, które będą działać, tak, będą drożne. No drożność sprawdzimy, działalności trudniej, ale cztery grube rzeczy. I to jest taka podstawowa diagnostyka, którą trzeba rozpracować i krótko mówiąc trzeba sobie wszystko zaplanować po kolei, tak, sprawdzać od najprostszych do najtrudniejszych. Dlatego mówiłam, że najprościej zbadać pana, tak, od razu, na dzień dobry, wiemy, którędy iść. Także cztery rzeczy na moim obrazku zawsze pokazuję i jakby wiemy, co dalej trzeba zrobić. Taki plan leczenia po prostu jest bardzo ważny. Pani doktor, jest pytanko, jaki jest najlepszy poziom tarczycy i prolaktyny, żeby zajść w ciążę? Prolaktyna ma być zasadniczo w normie laboratoryjnej. Tam funkcjonują przynajmniej ze trzy normy, które dostajecie w różnych laboratoriach. Niech ona będzie w normie. Jak ona jest odrobinkę wyższa, nie trzeba panikować, wcale nie trzeba się z tego powodu leczyć. Czasami zdenerwuje was, nie wiem, osoba, która krew wam pobiera i już to wystarczy. Tak samo jak pójdziecie, zerwiecie się z łóżka i pobiegniecie pobrać krew, do dwóch godzin po wstaniu ta prolaktyna jest po prostu wyższa, bo jak śpimy, to jest wyższa. I nie należy za bardzo panikować i nadmiernie leczyć tej prolaktyny, jeżeli nie ma żadnych innych objawów i ktoś regularnie miesiączkuje. Powiedziałabym tutaj po prostu, niech będzie w normie. Natomiast jeżeli chodzi o tarczycę, to mówimy głównie o hormonie, który się nazywa TSH, czyli takie coś, co zarządza pracą naszej tarczycy. Taki w screeningu, w przesiewowym takim diagnostycznym, jak sobie sprawdzamy TSH, to populacyjny ideał ma jedynkę z przodu, o tak bym powiedziała, tak 1, coś tam, ale czy to jest 0,9, czy to jest 1,9, czy to jest 1,5, czy to będzie nawet 2, to jest okej. Standardowo tak przyjęło się od lat, że endokrynologiczne zalecenie mówiło, że TSH poniżej 2,5 będzie dobre, prawda? I tego się trzymamy, no bo to nie znaczy, że jak ktoś ma 2,6, to jest ciężko chory i musi się bardzo leczyć, tak? Trzeba się po prostu temu przyjrzeć. Natomiast uważa się, że populacja ma idealny wynik około 1, także tak sobie to, i tam jest jedna już jednostka funkcjonująca we wszystkich laboratoriach, więc łatwo każdemu będzie sprawdzić. Kolejne pytanie takie od Małgosi tutaj padło, od Małgosi. Wspaniała pani doktor, tak Natalko, też uważam, że to jest moja ukochana pani doktor. Już pokażę pytanko, moment, bo się wysyp troszeczkę zrobił, ja sobie te pytanka już ogarnę, bo nie chcę dziewczyny waszych nazwisk tu pokazywać, więc próbuję sobie je przekleić. Już pytanko od Małgosi pokażę, ciach. No i pokażę, czy wysoka insulina po obciążeniu glukozą jest wskazaniem do prowadzenia ciąży na metforminie? Okej, wkraczamy w trudniejszy obszar. To tak zwana insulinooporność, tak? Nie nadużywajmy takiego rozpoznania. Insulinooporność można w sumie wyliczać na dwa sposoby. Jednym jest taki wskaźnik nazywający się HOMA, który sobie można w internecie, w kalkulatorach przeliczać i on jakby pochodzi tylko z przeliczania glukozy i insuliny na czczo, natomiast po obciążeniu glukozą, jeżeli jest wysoka insulina, to się tam liczy suma tych insulin w sumie. Bardzo trudno jest wskazać jakąś tam górną granicę normy, bo są takie miejsca, w których suma 80 już jest za duża, Amerykanie mają dopiero 150 punktów odcięcia, więc bardzo trudno się tutaj jakby zdecydować, co tak naprawdę jest złym wynikiem, na pewno złym albo na pewno dobrym. Znaczy na pewno dobry to jest niski, poniżej 80. Sumarycznie, na czczo godzina po i dwie godziny po. I wtedy większość z was dostaje metforminę. Natomiast w ciąży metformina ma, powiedziałabym, różną literaturę. I ostatnio było też takie doniesienie, żeby niekoniecznie leczyć cukrzycę w ciąży metforminą przez całą ciążę.
Natomiast oczywiście, jeżeli zachodzicie w ciążę biorąc metforminę, to można ją sobie spokojnie do 8-10 tygodnia ciąży brać i potem się dobrze po prostu zastanowić ze swoim lekarzem prowadzącym. I tak macie z założenia wyższe ryzyko wtedy cukrzycy ciążowej, natomiast metformina nie jest lekiem z wyboru, żeby leczyć cukrzycę w ciąży. Więc trzeba się zastanowić, czy tam przypadkiem, aby na przykład sama dieta wtedy nie wystarcza. W ciąży zawsze jest lepsza motywacja do tego, żeby trzymać dietę, niż jak się o tę ciążę staramy. To tak, patrząc na moich pacjentów, wiem, że tak jest. Znaczy, to jest oczywiste w sumie, też bym tak pewnikiem się zachowała, bo już jest, jak jest młode życie w środku, to już każdy ma inną motywację. I też tak nie pokładajmy wielkich, ogromnych nadziei w tej metforminie. To nie jest cudowny lek i nie każdy powinien go zjadać na pewno. A pani doktor, takie pytanko od Zuzy, czy jest sens robienia testów nasienia, jeśli jeszcze nie staramy się o dziecko, tylko po to, by zorientować się i ewentualnie brać jakieś witaminy, czy dopiero podczas starań robić ten test? Odpowiedziałabym na to pytanie, że jak się nie staracie o dziecko, to nie robiłabym żadnego badania, żeby się dodatkowo nie stresować, chyba że, nie wiem, panowie są bardzo na przykład chętni, a zrobię sobie, żebym wiedział. Natomiast ja bym na siłę żadnego pana nie wypchnęła na badanie nasienia, jeżeli on nie chce się jeszcze nie chcecie się starać o dziecko. Wydaje mi się, że to więcej szkody niż dobrego mogłoby zrobić osobom, zwłaszcza takim, które nie chcą specjalnie na to badanie pójść. Tak? Jakby, jeżeli zakładamy, że już go będziemy leczyć, a tu jeszcze nawet nie wystartowaliście ze staraniami, to troszeczkę bym to nazwała takim drobnym przegięciem. Nie wiem, czy to wam dobrze w związku zrobi taki sposób postępowania. Wahałabym się, czy wypychać faceta na to badanie. No dobrze, no dobrze. Teraz ja sobie będę jeszcze zbierać te pytania, bo cały czas tutaj sobie spływają i zaraz do nich wrócimy. Pan Michał się dziwi, skąd mi to wyskoczyło? Pozdrowienia dla pani docent Szymusik, więc przekazuję pozdrowienia. Pan Michał na C nazywa, nazwisko się zaczyna, nie będę wymieniać. Do końca może pani doktor skojarzę. No dobra, pani doktor, a jeszcze takie pytanko. No właśnie, zaczynamy starać się też o dziecko i tak jak się właśnie pytałam o te różne grzechy, które mamy, a co może być jeszcze takie ważne dla pani, na przykład jeszcze jako lekarza, o czym by na przykład sam pacjent nie powiedział? Czy jeszcze jest coś takiego, o czym by sam pacjent na przykład nie powiedział, że nie wiem, właśnie oprócz obciążeń urodziny, na przykład nie wiem, że miał wypadek albo coś tam, albo zawód? Na pewno ja zapytam o operację w życiu, więc gdzieś tam dowiem się, znaczy wypadek, no pytanie, jak się wypadek skończył, tak? Zapytam o hospitalizację, czy ktoś był kiedyś leżał w szpitalu z jakiegoś powodu, bo czasami się zapomina takie tam jakieś prostsze zabiegi sprzed wielu lat, prawda? Więc ja gdzieś tam staram się o to pytać. Ale jak słusznie mówisz, zawód, przede wszystkim w przypadku pana zapytam o zawód, dlatego że są pewne grupy zawodowe, które będą bardziej wpływały na płodność mężczyzny. Niewątpliwie takim zawodem jest kierowca, tak? Albo osoby, które mają kontakty z potencjalnie z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, tak? Nie wiem, panowie rolnicy mają kontakt z pestycydami, niewątpliwie to może wpływać na jakość ich nasienia. Panowie, którzy pracują w wysokiej temperaturze, tak? Ja już tam pomijam górników czy hutników, ale chociażby, nie wiem, w pracy ma cały czas gorąco, prawda? Miałam kiedyś pana, który robił dachy, no to w lecie, wiadomo, w zimę się nie robi takiej roboty, no w lecie cały czas na słońcu też niekoniecznie musi to być dla niego zdrowe, także niewątpliwie o zawód bym zapytała, praca biurowa też nie jest takim jednorodnym pojęciem, no zależy mi na tym, żeby panowie na przykład komputera przez 12 godzin na kolanach nie trzymali jednak, bo to nie będzie zdrowe dla nich. Więc warto o zawód na pewno zapytać, warto też zapytać o stres w życiu i tego ludzie nigdy sami nie powiedzą. Ja sobie zrobiłam taką ankietę ostatnio z dziewczynami w pracy, którą staramy się, jak nam się uda oczywiście, bo nie zawsze nam się udaje, wysłać do pacjentów, zanim przyjdą na tą wizytę. I w tym naszym takim formularzu ankietowym to są takie pytania, które ja zadaję na wizycie i takie potem zadam i tak przejrzę tą ankietę. Nie wszystkim chcę się wypełniać, ale jeżeli wypełnią, to tam jednym z pierwszych pytań jest właśnie wiek, zawód i stres w życiu. Kwalifikowany tam od 0 do 10. No ma znaczenie, czy ktoś ma stres 9 na 10 albo 10 na 10, bo uważam, że wtedy
ja jako lekarz potrzebuję pomocy psychologa, to nie jest bez znaczenia. Ludzie się do tego często nie przyznają, tak? Nie mówią, żeby się im przydała terapia psychologiczna, bo starają się już 5, 6, 7 lat i na przykład w związku nie jest już tak super, jak było kiedyś na początku, co jest oczywiste, wydaje się, prawda? Bo jest inaczej, jak się rok staramy, inaczej, jak się staramy wiele lat bez sukcesu. I gdzieś tam ginekolog psychologiem dobrym nie jest, choć zawsze się zastanawiam, czy nie pójść jeszcze na takie studia, bo przydałoby mi się w pracy. Niewątpliwie właśnie psychologa, często tam na podstawowych wizytach ginekologicznych w ogóle nie ma takich tematów, tam nie ma na to czasu specjalnie, prawda, nikt się nad tym tam nie skupia. Więc ja pytam jeszcze o stres, ja sobie sama dopisałam to pytanie, żebym nie zapomniała zapytać ludzi, jak bardzo się denerwują i czy denerwują się głównie przez pracę w korpo na przykład, czy denerwują się tym, że nie mają dziecka, bo to też ma znaczenie, jak do tego podejść. No pracę trudno zmienić, no. Dokładnie, tutaj a propos właśnie pracy, pani Maria się pyta, czy praca nocna, zmianowa kobiety może utrudniać zajście w ciążę? Czy to może na przykład rozregulować naszą owulację? No bo tak, wyjeżdżamy gdzieś tam w góry, czasami jest tak, że nasz okres się potem spóźnia, albo bierzemy jakieś leki i już mamy rewolucje hormonalne. Właśnie, taka zmianowa jakaś tam, no wiadomo, gdzieś no ten sen jednak najlepszy jest chyba w nocy. Praca zmianowa na pewno może wpływać na cykl fizjologiczny, tak? Może, to zależy jak to tam jest do tego zaadoptowane, to tak jak mówisz, wyjazdy, właśnie zmiany klimatu, to trochę tak działa jak duży stres, prawda? Ja już pomijam, że jak pracujemy w nocy, a nasz pan pracuje w dzień, to się możemy z nim nie spotkać wtedy, kiedy trzeba i to jest duży problem, a jeszcze tego nie powiedziałam, jak pytam o zawód, to mam na przykład takie dwa typy zawodów, w których bardzo ciężko zachodzi się w ciąży. Żołnierze i marynarze. To są panowie, którzy nie bardzo mogą sobie wybrać, kiedy będą w domu. I to jest taka populacja, w której no jak się dowiaduje, no to potem się okazuje, okej, okay, no nie, nie, musimy coś zrobić do maja, bo potem pana nie będzie przez pół roku, tak? Jakby to są też wyzwania zawodowe, które no, no jakby nie ma z tym dyskusji za bardzo też, więc staramy się i o tym też pamiętać, tak? Więc dobra, chciałabym wrócić do badań. Co to są te wstępne badania, a kiedy są już te rozszerzone? Tak jak wam mówiłam na początku, te cztery podstawowe rzeczy, tak? Czy jest owulacja, czy są plemniki, czy jest prawidłowo zbudowana macica i czy są drożne jajowody. Ja bym to nazwała podstawową diagnostyką niepłodności. Czyli tak, próbujemy komuś udowodnić, że ma owulację. Możemy to zrobić robiąc badania USG, tak zwany monitoring owulacji, to funkcjonuje coś takiego. Możemy też sprawdzić jednorazowo, byle tylko w odpowiednim momencie, czy kobieta wyprodukowała w drugiej fazie cyklu progesteron w odpowiednich stężeniach, że możemy założyć, że ta owulacja była i wykorzystać jeszcze do tej diagnostyki te tak zwane bardziej subiektywne metody typu obserwacja śluzu, czy właśnie sama obserwacja cyklu. Jest do tego mnóstwo narzędzi, głównie takich, powiedziałabym, komputerowo, internetowo, telefoniczne, które no, wszyscy mamy do tego dostęp. I potwierdzamy sobie owulację, mamy jedną grubą rzecz. Drugą rzeczą jest pójście na badanie nasienia. Podstawowe, absolutnie, niech tam będą policzone plemniki, niech będzie wiadomo, jak się ruszają i niech będzie wiadomo, czy są morfologicznie prawidłowe w odpowiednim procencie. W trzecim etapie, równolegle z tym wszystkim i tak nie wyobrażam sobie wizyty niepłodnościowej, czy tam w ogóle wizyty u ginekologa bez zrobienia USG przezpochwowego, no zwłaszcza na wizycie niepłodnościowej to jest ważne. I na tym USG oczywiście oglądamy sobie macicę, mniej więcej wiemy, jak jest ona zbudowana, czy ona stanowi, nazwijmy to, prawidłowy domek dla dziecka, czy niekoniecznie. Jak się widzimy w środku cyklu albo w drugiej fazie cyklu, to wszystko zależy, na jakim etapie się spotkamy. Przy okazji wiemy, czy grubość endometrium jest prawidłowa i to też jest ta podstawowa diagnostyka niepłodności. I dopiero na samym końcu tej, ale też ciągle podstawowej diagnostyki zrobiłabym tą drożność jajowodów. Tylko tym osobom, u których nie ma ciężkiego czynnika męskiego, czyli nie ma bardzo złego wyniku badania nasienia. Bo jak wiecie doskonale, badanie drożności jajowodów już do miłych nie należy i należałoby je z głową zaplanować tylko tym parom, których ono ma sens. Także to są podstawy. Oczywiście sprawdzenie tam hormonu tarczycy na pewno należy do podstawowej diagnostyki, ale już sprawdzanie prolaktyny komuś, kto nie ma żadnego objawu, że może mieć coś nieprawidłowo w tym kierunku, ja na przykład nie zlecam. No dobrze, pytanie od Emilki. Już wyświetlę pytanie od Emilii. O ciach. Pęcherzyk owulacyjny nie pękają, robią się torbiele naturalne,
naturalnie bardzo wysoki progesteron, zespół lub wykluczony, AMH 10,62, obraz USG jajników nie wskazuje na PCOS. Co może być przyczyną? Znaczy, z opisu przypadku rezerwa jajnikowa bardzo wysoka, na pewno jest bardzo dużo pęcherzyków w jajniku. Przypuszczam, że kryteria ultrasonograficzne zespołu PCO przy takim AMH są spełnione, niewątpliwie. Pytanie, czy reszta jest spełniona. Jeżeli nie pękają pęcherzyki owulacyjne, to znaczy, że nie ma owulacji, nie powinno być regularnych cykli. Nie rozumiem, skąd naturalnie bardzo wysoki progesteron. Nie powinien w ogóle istnieć, jeżeli nie ma owulacji. Także tak trochę niejasności w tym pytaniu. Nie umiem odpowiedzieć, co jest przyczyną. Na pewno zaburzenia owulacji tam istnieją i na pewno to jest do zajęcia się czynnikiem żeńskim tutaj, żeby skupić się na tym, jak zrobić właściwą owulację. Pani doktor, mam pytanko o badania. No właśnie, bo to też często dziewczyny na forum tam, czy tak zrobić. Robimy badanie i właśnie, i chyba najlepiej jest zrobić w jednym laboratorium, prawda? Jeżeli powtarzamy jakieś pytanie, na przykład badanie nasienia, to najlepiej chyba w jednym, tak? Jak robimy AMH, to też w jednym. To ma znaczenie. Jeżeli powtarzamy badanie, chcemy mieć porównanie do tego, co było ostatnio, to jeżeli chodzi o AMH, to pewnie tak bym zrobiła, bo są różnice między, no nie wiem, synewo, a labem, diagnostyką, tak? Są subtelne różnice, które też tam ja w pracy obserwuję. Natomiast jeżeli chodzi o badanie nasienia, to większość klinik, albo wszystkie kliniki powinnam chyba powiedzieć, używają komputerowych analizatorów. I to są takie same systemy, więc szczerze mówiąc uważam, że badanie nasienia, jeżeli jest zrobione komputerowo, to może być zrobione w dowolnej placówce, naprawdę, bo ono jest tak samo wiarygodne. Robi je komputer, później ten komputer jest poprawiany okiem człowieka, czyli okiem laboranta, który po prostu eliminuje jakieś tam błędy systemu komputerowego. No, wydaje mi się, że będzie badaniem porównywalnym. Jeżeli chcecie, żeby u panów sprawdzić, czy jest tak samo dobrze, czy porównywalnie, czy tam czy coś się poprawiło, to ja bym raczej postawiła na zrobienie badania nasienia po takim samym czasie abstynencji, jak ostatnie badanie. Jeżeli było oczywiście zrobione właściwie, tak? No bo tam powiedzmy WHO zaleca między 2 a 7 dni abstynencji, ani mniej, ani więcej, zwłaszcza nie po 2 tygodniach. I teraz jeżeli ktoś raz zrobił badanie nasienia po 2 dniach, a raz po 6, to na pewno będzie różnica w liczbie, co jakby jest trochę logiczne. Więc ja bym się w badaniu nasienia na przykład skupiła na podobnym dniu, podobnej, przepraszam, liczbie dni abstynencji, ale już laboratorium, byleby było komputerowym analizatorem robione, tak? Bo będzie wtedy jakby dość jednorodnie oceniane. One są wszystkie tak samo skalibrowane, także raczej używamy bardzo podobnych systemów. Od Agnieszki jest takie pytanko, czy przed rozpoczęciem stymulacji owulacji lekami przy PCOS należy wykonać badanie drożności jajowodów? Trochę zależy na jakim etapie. Jeżeli mam osobę, która jest młoda, nigdy nie miała normalnych, regularnych cykli i chcemy jej dać taką samą szansę, jak mają inni, to zrobiłabym jej stymulację owulacji przynajmniej kilka razy bez robienia drożności jajowodów. No chyba, że ma w wywiadzie 5 operacji brzusznych i zapalenie przydatków, to oczywiście zmienia postać rzeczy. Ale jeżeli jest zupełnie zdrowa, nigdy nie była w szpitalu, nic się nie działo i po prostu nie ma regularnych cykli, a jej partner jest również młodym, zdrowym człowiekiem, to bym zrobiła kilka stymulacji bez badania drożności jajowodów. Szybciej zrobiłabym badanie nasienia na pewno. A badanie drożności zrobiłabym, myślę, tak po jej 5-6 owulacjach, no bo zanim ona będzie taką samą pacjentką, jak osoba, która stara się rok i regularne cykle posiada, w jej wieku na przykład, no to jakby no nie daje jej szansy nawet na naturalne zajście w ciąży, już jej robię najbardziej nieprzyjemne badanie, także przesunęłabym je trochę w czasie. Wyświetlę kolejne pytanko. Pani doktor, podstawowe badania mamy za sobą, nasienie oka i hormony w miarę główny problem endometrioza, adenomioza oraz wodniaki jajowodów, AMH 0,45. I teraz pytanko, czy lepiej najpierw podejść do in vitro, czy laparoskopia? Najpierw usunąć wodniaki jajowodów. Przede wszystkim to. Adenomiozy usunąć się tak łatwo nie da i ona najpewniej zostanie. Natomiast wodniaki jajowodów są na pewno przeszkodą, zmniejszają szanse na ciążę, zarówno jeżeli jest jednostronny, to naturalną, a na pewno zmniejszają szanse na in vitro. In vitro
być może będzie jedynym wyjściem, jeżeli nie ma żadnego dobrego jajowodu, albo będzie jedynym wyjściem. Natomiast no, AMH 0,45 nie jest spektakularnie rokujące sukcesem, tak? To znaczy in vitro być może będzie jedynym wyborem, ale na pewno zaczynamy od laparoskopii w tym przypadku. No właśnie, pani doktor, przychodzi para do pani, mówią, że już na przykład rok się starają o dziecko, czy tam półtorej. No i co jest takim bezpośrednim wskazaniem do podjęcia natychmiastowego leczenia za pomocą in vitro? Według mnie są to dwa wskazania. Pierwsze to jest takie, że ktoś nie ma żadnego jajowodu, bo na przykład właśnie miał dwa wodniaki, zostały wycięte, albo najbardziej taka oczywista sytuacja, jest dziewczyna, która zaszła dwa razy w ciążę pozamaciczną, raz wycięto jej lewy jajowód, raz prawy jajowód i również ich nie posiada. Czyli brak jajowodów równa się właściwie tylko taki wybór, prawda? Drugim wyborem i drugim bezwzględnym wskazaniem do in vitro, bez żadnego czekania, jest potwierdzony bardzo ciężki czynnik męski, taki mówimy o pojedynczych plemnikach w nasieniu albo o braku plemników w nasieniu. Coś, co jest powtórzone niewątpliwie przynajmniej dwa razy na przełomie czasu i mamy już pana, którego ktoś zbadał, obejrzał i przynajmniej była próba sprawdzenia, dlaczego on tak ma, prawda? I tam nie ma według mnie sensu leczenia żadnego farmakologicznego, bo w większości przypadków ono nie będzie skuteczne na tyle, żeby tę ciążę naturalnie w jakiś sposób uzyskać. Mówimy o pojedynczych plemnikach. Dwa bezwzględne wskazania, niewątpliwie te. Dobra, pokażę teraz jeszcze pytanko. Jak najlepiej leczyć PCOS, jeśli miesiączki są bardzo rzadko? Czasami dwa razy w roku tylko. Czy jest sens wywoływać miesiączkę, lecz bez tabletek antykoncepcyjnych, kiedy jeszcze nie staramy się o dziecko? Czy dopiero należy takie rzeczy robić podczas starań? Dla każdej kobiety zdrowiej jest, jeżeli ta miesiączka występuje, więc ja zazwyczaj proponuję ją w jakiś tam sposób wywoływać. Jeżeli ktoś nie chce, nie musi chcieć tabletki antykoncepcyjnej przecież, to najprościej jest wywoływać tę miesiączkę przy takim zespole PCO jakimiś preparatami progesteronu. Wszystko jedno, czy one są doustne, podjęzykowe, do pochwy, wszystko jedno, byle działały. Dlatego, że kobiety z zespołem PCO mają zdecydowanie taką względną przewagę estrogenów. I to względna przewaga estrogenów nie jest zdrowa. Ja nie mówię, że dzisiaj nie jest zdrowa. Ona nie jest zdrowa za lat 30, tak? Bo będzie zwiększała ryzyko chociażby nowotworu trzonu macicy. Jakaś tam miesiączka powinna być wywoływana. Nie musi być co 28 dni, może być wywołana co 35, ale niech będzie, tak? Niech będzie zrównoważenie jakiegoś progesteronu do organizmu, który go sam nie produkuje. Tak jest po prostu zdrowiej. Pani doktor, wiele par, tak jak powiedziałam na początku, boi się przekroczyć drzwi kliniki, właśnie myśląc, że kliniki leczenia niepłodności to jest właśnie od razu in vitro. Dużo już dzisiaj było właśnie rozmowy na tym, że jednak to są jeszcze inne jednostki chorobowe, to jest właśnie ta zaburzenie hormonów, ta owulacja, właśnie endometrioza, insulinooporność. Czy właśnie często się tak zdarza, że jak pacjenci już do pani trafiają, to są już właśnie takie bardzo ciężkie przypadki, że tylko in vitro? Czy są to tacy pacjenci, którzy są świadomi i oddają się właśnie w specjalistyczne ręce, czyli zaczynają tak jakby od podstaw? Ja bym powiedziała, że ja mam trochę takich i trochę takich, tak? Pół na pół mi się to rozkłada, bo się bardzo często spotykam z osobami, które dopiero zaczynają się starać. Przychodzą ze mną po prostu porozmawiać we dwójkę, co robić, kiedy się zacząć diagnozować. Na przykład po pół roku starań przychodzą, tak? Po prostu porozmawiać. I tam nie ma całej fury zaleceń, że zaraz muszą sobie wszystko tutaj zbudować, prawda? I coś już tam zrobić. I to jest ta część, z którą sobie omawiam, takie podstawy, o których już dzisiaj rozmawiałyśmy. Natomiast jest ta druga połowa jeszcze, która już przychodzi, bo ja jestem tam kolejną osobą już na liście, do której przychodzą, tak? Bo wiadomo, pacjenci zmieniają miejsce, jeżeli gdzieś nie mają sukcesu. To jest zrozumiałe, ode mnie też pacjenci odchodzą w inne miejsce, jak ja nie mam sukcesu. To jest jakby oczywista kolej rzeczy. I przychodzą gdzieś do mnie ze swoimi, ja to nazywam segregatorami, no bo rzeczywiście tam mają uporządkowaną swoją własną dokumentację. I przychodzą i chcą in vitro, tak? Bo już wiedzą, bo już przeszli tą procedurę, bo już chcą podejść do niej po prostu w innym miejscu. Jakby przychodzą, bo mają już rozpoznanie, które się za nimi ciągnie x lat,
Więc 50-50 znowu rozkładają mi się ci pacjenci, tak? Inaczej 50-50. Powiedziałabym, że jeszcze ten środek jest taki, że to są ludzie, którzy jakieś tam leczenie mają za sobą, ale jeszcze są przed decyzją in vitro i chcą sobie to wszystko w czasie poukładać, myśląc o tej procedurze. Ale pamiętajcie, że przychodzą też do mnie ludzie, którzy nie chcą in vitro i go nie akceptują. Jest ich na pewno mniej, no bo jakby przyjście do kliniki, która wiadomo, w czym się specjalizuje, dla niektórych, no niektórzy pewnie mnie omijają, zdaję sobie z tego sprawę, gdzieś tam dzielą nas różnice światopoglądowe, powiedzmy. Ale spotykam się z osobami, które nie akceptują in vitro, zawsze pytam, dlaczego tego nie akceptują i to jest, ja mówię, że ja szanuję wasze zdanie, tak, bo nie musicie się decydować na to, co ja wam powiem, to musicie mi powiedzieć, co wy akceptujecie. I też mam takie osoby, które z powodów różnych, między innymi religijnych, tej procedury nie chcą zaakceptować. Ja nie jestem od zmieniania światopoglądu, tak, ludzi, ja jestem od tego, żeby ich wysłuchać. Jeżeli potrafię im pomóc, to mówię, że możemy zrobić to, 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 tamto, ale jeżeli mówię, że no, na tym etapie ja już wam pomóc nie potrafię, bo ja chciałabym wam zaproponować procedurę, której wy nie chcecie wykonać, no jakby no, tu się musimy rozstać, tak? Jest taki moment, w którym niewątpliwie się nie dogadamy, więc ja mam chyba wszystkich pacjentów, różnych, bardzo różnych. Cieszę się na to, co usłyszałam. Cieszę się na to, co usłyszałam, bo pewnie od grona osób, które właśnie boją się, że to jest właśnie od razu, że to jest in vitro, albo od razu, że nie wiem, że będą musieli tego dokonać, a to tak właśnie nie jest. Cieszę się, że pani doktor to powiedziała. Pani doktor tylko daje paletę rozwiązań, a to wy decydujecie tak naprawdę, czy z czegoś skorzystać, czy nie, bo to jest wasza wola i wasze życie, tak? Więc bardzo się cieszę, że ja specjalnie zadałam to pytanie z tego powodu, że zawsze mówię, dziewczyny, macie chore oczka, idziecie do okulisty, jesteście chorzy na raka, idziecie do onkologa, macie problem z ciążą, oddajecie się do specjalisty z medycyny rozrodu, bo to jest bardzo ważne, a wiemy, że czas ze względu właśnie na ten wiek, który biegnie u kobiety, to jest potem na wagę złota i trzeba szybko działać i trzeba się naprawdę oddać w dobre ręce, w ręce specjalistów, którzy się najlepiej na tym po prostu znają, bo tylko z nimi możecie tak naprawdę sukces osiągnąć, czego oczywiście wszystkim, którzy dzisiaj nas słuchali, bardzo gorąco życzę. Pani doktor, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mojej kochanej pani doktor, doktor habilitowana nauk medycznych, pani Iwonka Szymusik, Klinika Gameta Warszawa była naszym dzisiaj gościem. Pani doktor będzie jeszcze z nami, będzie jeszcze z nami, będzie bardzo ważny temat. Na razie nie będę zdradzać jaki, ale bardzo ważny i wiem, że on zawsze zbiera bardzo dużą widownię, bo tak jak pani doktor wspomniała, coraz więcej osób, coraz więcej kobiet ma z tym problem. I będziemy właśnie na ten temat rozmawiać i pani doktor Iwona Szymuścik będzie moim gościem, jeszcze będzie bardzo przemiły pan i właśnie w trójkę będziemy sobie tutaj rozmawiać. Moja kochana pani doktor, dziękuję serdecznie, proszę pozostać całym dziękuję wam zdrowiem. Miłego weekendu, tego co nam pozostał. Dziękujemy również, uściski i do zobaczenia, pozdrawiam. Do zobaczenia, pa pa. Szanowni Państwo, ja serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze pytania. Tak jak powiedziałam do pani doktor Szymusik, jeszcze wrócimy, jeszcze będzie z nami wspaniała specjalistka. Dziękuję również firmie Merck, dzięki której mogliśmy się dzisiaj spotkać. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.